Cześć. Dzisiaj kolejny materiał o kolonoskopii. E, powiem Wam, co zrobić po badaniu. Pamiętajcie, że materiały, które dla Was nagrywam, to są materiały edukacyjne, e, nie są to porady lekarskie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, to konsultujecie to ze swoim lekarzem. I słuchajcie, dieta po kolonoskopii bo o to pytacie najczęściej. Czyli co robimy? W zależności od tego, czy kolonoskopia była z polipektomią czy bez, czy był przeprowadzony duży zabieg endoskopowy, jak na przykład ESD, czyli dysekcja podśluzówkowa, czy to była duża mukosektomia, czy były jakiekolwiek powikłania, czy trzeba było założyć klipsa, bo na przykład był klips zabezpieczający albo klips w wyniku krwawienia, czy było potrzebne ostrzykiwanie danego miejsca, to powinien Wam lekarz, który wykonuje badanie i wykonuje procedurę diagnostyczno-leczniczą, powiedzieć, generalnie roz, sto, stopniowo rozszerzamy dietę. I z tych zupek, galaretek, kisielków, o którym mówię w filmiku do, o przygotowaniu do kolonoskopii, osoba, która miała kolonoskopię tylko diagnostyczną, no to wychodzi w ciągu w zasadzie jednego dnia, nie ma problemu, jemy sobie wtedy lekki pierwszy posiłek, Drugi może być już taki sam. Osoby, które miały usuwany polip, no to przynajmniej jeszcze te 12 do 24 godzin taką dietę lekko-strawną, półpłynną, miksowaną i niegorącą. Pamiętajmy o tym, że posiłki po polipektomii przez pierwsze kilkanaście godzin nie powinny być bardzo gorące. One mogą być ciepłe, ale nie gorące. Natomiast najdłużej dietę lekkostrawną, taką miksowaną, papkowatą czy nawet klarowną, trzymają osoby, które miały dużą polipektomię, która wymagała na przykład założenia klipsa, w trakcie było, wystąpiło krwawienie i trzeba je było zatamować. No, ze względu na to, że ryzyko nawrotu krwawienia, czy tego, że klips spadnie z miejsca, w którym został założony, no zawsze jakieś jest. Więc warto to jelito mieć, że tak powiem, w spokoju i niezapchane pokarmem przynajmniej jeszcze przez 24 godziny. Czyli takie osoby na takiej diecie miksowanej, rosołowej, zupkowej są jeszcze 24 godziny najmniej. tak? No i pamiętamy zawsze o nawodnieniu i o elektrolitach, które dodajemy sobie. Do, do wody, tak, albo kupujemy sobie wodę z elektrolitami, wodę z magnezem, tak, gdyż mimo tego, że pijecie 4 litry wody zazwyczaj, jaki to płyn nie był, do tej wody, do przygotowania do tej wody jest sporo, to pamiętajcie, że pacjent przygotowujący się do kolonoskopii to ma zawsze ten bilans wodny ujemny, bo z tym solcem razem wody w Wyleci z Was bardzo dużo. Do tego jeszcze 4 czy 6 godzin przed kolonoskopią nie pijecie, tak? a woda z Was ucieka, bo, bo oddychacie, bo jest ciepło i pocicie się, tak, bo sikacie cały czas, więc wody ubywa. No i poza tym, w trakcie kolonoskopii, woda zwykle ze światła jelita również jest odciągana, jeżeli jest taka potrzeba, więc dalej tracicie te kolejne cenne mililitry, więc tak to właśnie wygląda. Można sobie kupić elektrolity w formie rozpuszczalnej, takiej musującej tabletki czy proszku i dodać, nie ma tutaj problemu. No i właśnie pierwszego dnia, czyli nawodnienie, zupy, jajko, takie lekko strawne potrawy gotowane, jogurty naturalne, kefiry również mogą być, jeżeli dobrze tolerowaliście takie jedzenie przed badaniem, to również jako pierwsze rozszerzamy je właśnie tutaj, no i kolejne dni to wprowadzanie kolejnych potraw. Słuchajcie, bardzo was proszę, żebyście od razu po kolonoskopie nie lecieli na kebaba, czy na wrapa, czy na hamburgera ze względu na to, że wtedy bardzo często są bóle brzucha, są wyzdęcia ten przewód pokarmowy musi na powrót odzyskać masę bakterii, to muszą się zagęścić soki trawienne. Żołądek również musi jakby przywrócić swoją czynność trawienia, w odpowiedni sposób przygotować jego zawartość. No bo biorąc płyny do przygotowania, czyszczacie sobie z góry na dół florę bakteryjną, to no nie tylko to grube się oczyszcza, ale również żołądek i to cienkie, tak? Więc na powrót przewód pokarmowy musi przygotować odpowiedniej, w odpowiedniej ilości i w odpowiednim stężeniu enzymy trawienne, soki w żołądku, w jelicie, trzustce, w pęcherzyku żółciowym, tak? Więc pamiętajmy o tym, że potrawy ciężkostrawne wprowadzamy, no w zależności od tego, kto jak się czuje, jaką ma kondycję, tak? Ale przynajmniej w drugiej, trzeciej dobie, a... Jeżeli ktoś tego w ogóle nie jadł, to naprawdę nie rzucajcie się na to po kolonoskopii, mimo tego, że czujecie wilczy głód, a kebab jest po drugiej stronie ulicy, tak? Więc naprawdę lepiej wrócić do domu, zjeść zupę, zjeść sobie jajecznicę czy, czy po prostu coś, nie wiem, jogurtu sobie kupić w sklepie, tak? Słuchajcie, co jeszcze? Pełny powrót do diety 3-4 dni. Więc taka podstawowa zasada co do diety, im bardziej skomplikowana procedura, im większy zabieg endoskopowy, tym stopniowe i wolniejsze z powrotem powracanie do pełnego swojego jedzenia, obserwowanie toalety, czy tam nie pojawia się krew, obserwowanie swojego ciała. Jeżeli lekarz zaleci wam odpoczynek, to odpoczywacie, a nie właśnie wszczynacie mycie okien, właśnie wymiany firanek, stertę prasowania, no bo dostaliście wolne, to trzeba nadrobić to, co się E, nagromadziło, tak? E, czego nie spożywać po kolonoskopii? No też mówię, nie lecimy na fast fooda, nie kupujemy sobie kolifanty czy sprayta, tak? Nie pijemy również takich gęstych soków owocowych, które mimo wszystko wydawałoby się, że są zdrowe, to mogą bardzo podrażnić żołądek jeli, to może Was bardzo potem boleć brzuch. E, no i potrawy wzdymające typu fasole, cebule, pory, tak, takich rzeczy, czosnki, to trzeba sobie ze 2-3 dni odpuścić, szczególnie jeżeli ktoś jest bardziej wrażliwy. No i temat alkoholu. Słuchajcie, no ja taki jestem odważny, to sobie teraz na lepsze spanie po kolonoskopii walnę drinka albo lampkę wina albo piwko. No bo przecież co to mi zaszkodzi. No i słuchajcie, przede wszystkim osoby, które są po pobieraniu wycinków, czy takie, które są po polipektomii czy po zabiegu, pamiętajmy o tym, jak na krzepliwość krwi wpływa alkohol. I że nawet do siódmej doby po kolonoskopii jest zwiększone ryzyko krwawienia, tak? A tak zwane krwawienie opóźnione może wystąpić nawet do, do dziesiątej doby od badania, więc przez tydzień po kolonoskopii z ingerencją tutaj w błonę śluzową tak naprawdę ten alkohol można by było sobie odpuścić. No, poza tym jesteście odwodnieni, poza tym jesteście wygłodzeni. I ten alkohol naprawdę może zadziałać tak troszeczkę opacznie i za mocno, więc ja generalnie alkoholu w pierwszy tydzień po kolonoskopii, jakiej by ona nie była, nie zalecam. Tak? Wiele jest innych możliwości w życiu, żeby ten alkohol pić, niekoniecznie relaks po kolonoskopii. Tak? No i co, czym można sobie pomóc, żeby to jelito. Przewód pokarmowy, szybciej tam powróciły do prawidłowego funkcjonowania po kolonoskopii. No to mogą to być substancje prebiotyczne. No tak, w skrócie to są substancje, które są obecne w produktach spożywczych albo suplementy, które wspomagają wzrost prawidłowej flory bakteryjnej jelit. No i pamiętajmy, że osoby, które mają własny wyrostek robaczkowy, to im ta flora bakteryjna, że tak powiem, odrośnie szybciej. Bo mówi się od dawna, że wyrosty grobaczkowy to, to taka cieplarka, to taka wylęgarka dla bakterii, gdzie przechowywane są, że tak powiem, te bakterie, tak trochę jak w bankach nasion na Antarktydzie, gdzie, gdzie te bakterie, szczepy są stamtąd potem wyrzucane do jelita, jeżeli ono zostanie zbyt bar, zbytnio oczyszczone. No, taką procedurą jest kolonoskopia, ale na przykład jak złapiecie jakiegoś adeno czy rotawirusa, i to jelito naprawdę potężnie. Się przeczyści, macie biegunkę przez kilka dni, to właśnie wyrostek robaczkowy jest jednym z miejsc, dzięki któremu ta flora odradza się szybciej. Jeżeli wyroska robaczkowego nie macie, no to trzeba się, że tak powiem, pogodzić z tym, co się ma i wspomóc te bakterie, które na błonie śluzowej zostały. No można je wspomóc na przykład podając skrobię oporną, tak? czyli. Przestudzone w lodówce ziemniaki czy, czy bataty, tak? czy jakiekolwiek inne substancje. No Rysz na przykład też może być. Jeżeli ktoś nie jest na diecie niskowęglowodanowej, to może sobie te produkty spożywać. To może być, znaczy prebiotyki wspomagają właśnie odporność jelita. Pamiętamy, że 80% odporności pochodzi z jelit. I one nie zawierają mikroorganizmów i nie są trawione w przewodzie pokarmowym, więc e, wspomagają produkcję postbiot postbiotyków. To inulina na przykład, fruktooligosacharydy, mannooligosacharydy, laktuloza, gumaguar. To bardzo pomaga u pacjentów, którzy mają problemy właśnie zaparciowe, uchyłkowe, zapalne e, i w obrębie jelita cienkiego i grubego. Tylko taka ode mnie mała rada, słuchajcie, nie róbcie tego, jeżeli nigdy wcześniej przed kolonoskopią na przykład inulina nie gościła w Waszym, waszym jadłospisie, bo Wasz organizm może zareagować na opak, tak? Te substancje możecie włączyć wtedy kilka dni po kolonoskopii, tak? Kiedy już trochę... Tego solca wielicie się nazbiera. Czy probiotyki po kolonoskopii stosować? No słuchajcie, są osoby, które stosują, są osoby, które nie stosują. Ja generalnie ani fanem, ani antyfanem probiotyków nie jestem. Natomiast jeżeli no macie jakiś problem tutaj, jeżeli chodzi o jelitko, a na przykład przyjmowaliście wcześniej któryś z preparatów, tak? Głównie lactobacillusy albo bifidobakteria. Czy Saccharomyces boulardii można sobie takie małe opakowanie probiotyku kupić i go w ciągu tamtych kilku czy kilkunastu dni po kolonoskopii przyjmować? Szczególnie na przykład jeżeli mieliście jakieś jelitówki, tak, i to jelito się faktycznie biegunkowało i któryś z probiotyków wam pomógł i wtedy mieliście zdecydowaną poprawę, to można na przykład sięgnąć po ten sam bo, jakby bezpieczeństwo jego zastosowania no, będzie dobre. No, one Wam nie zaszkodzą, natomiast generalnie, jeżeli dietę rozszerzymy we właściwy sposób, to będzie ok. No, osoby, które nie mogą nabiału i mają go wykluczone z diety, no to wtedy faktycznie dobrej jakości probiotyki, jeśli sobie kupią i zażyją, na pewno tu nie zrobią sobie krzywdy. Tak, żywność fermentowana, kefir, kwaśne mleko, maślanka, jogurt, no i kiszonki, kapusta, ogórki. Jeżeli macie nietolerancję histaminy, no to kiszonki odpadają. Weźcie sobie jakieś probiotyk, jeżeli czujecie taką potrzebę. Postbiotyki po kolonoskopii, czyli produkty wytwarzane przez bakterie, które poprawiają jakość i żywotność mikroflory jelitowej. One też nie zawierają tak jak prebiotyki żywych bakterii, bo to są tylko probiotyki, tak? No to są jakieś tam fragmenty komórkowe i metabolity bakteryjne. No tutaj jest dosyć spore zamierzanie, jeśli chodzi o nomenklaturę. Natomiast taki preparat, jak kwas masłowy, tak, czy maślan, jeżeli macie taką możliwość, to przy, możecie sobie przyjąć, bo to zdecydowanie jest taka czysta energia dla komórek jelitowych, dla tych bakterii, które tam się właśnie będą rozwijać, więc to jelito dostanie po prostu takiego balsamu troszkę. Generalnie moi pacjenci po, po kolonoskopii, właśnie taką saszetkę z maślanem sodu dostają, żeby sobie to dorzucić do jedzenia, do pierwszego posiłku po kolonoskopii i taki właśnie, takie właśnie wspomaganie i energię dla jelita dostarczają. Tak, szczególnie to jest fajne dla pacjentów po zabiegach, tak? czyli mieli usuwane polipy, czy pobierane wycinki, czy na przykład mieli biegunkę po, po kolonoskopii, to właśnie przed kolonoskopią dostają preparaty z kwasem masłowym, dostają także, po, żeby to jelito to szybciej powróciło do siebie. No Jeżeli chodzi o leki po kolonoskopii, tak? no to leki podjęzykowe, dopoliczkowe, czy w formie płynu, takie, które się szybko wchłaniają, czy jakieś syropy. Czy leki podawane drogą domięśniową to bez problemu możecie przyjąć jeszcze tak, jak tego samego dnia po kolonoskopii. Natomiast formy długodziałające to wszystko w zależności od tego jakie przyjmujecie leki. Zwykle jest tak, że te leki przyjęte dzień przed, to one są wypłukane z jelita i tak naprawdę tabletka wylatuje do toalety, więc można je Spożyć po kolonoskopii nie ma problemu, ale nie zażywamy podwójnej dawki. Tak, tylko normalnie taką swoją dawkę, którą macie zaleconą. Z insuliną po kolonoskopii ostrożnie, ponieważ no, jesteście głodni. Kolonoskopia to jest jednak ograniczenie kaloryczne. Warto najpierw sobie ten cukier zmierzyć. No i postępować w zależności od tego, jaki macie rodzaj insuliny. No tak postępujecie i y, zwykle tu pod kontrolą y, glukometru i poziomu y, glikemii, jeżeli chodzi o podawanie jednostek y, insuliny, zwykle potrzebnych jest ich mniej, tak? Pamiętajcie, żeby nie doprowadzić się do hipoglikemii, tak? Y, no i leki wpływające na krzepliwość krwi, to w zależności od tego y, jaką mieliście wykonaną procedurę, tak i to Zwykle jest w konsultacji z kardiologiem prowadzącym, bo to są zwykle leki kardiologiczne związane z migotaniem przeciątków czy z zawałem serca, no również z udarem mózgu czy zakrzepicą. Jeżeli doktor powie, że spokojnie możecie takie leki wprowadzić, a ryzyko wystąpienia krwawienia po polipektomii czy po pobraniu wycinków jest niskie, to takie leki wprowadzacie praktycznie, że tak powiem, z wieczorną czy z następną dawką, Jeżeli doktor po kolonoskopii powie Wam, że ryzyko krwawienia jest duże i na przykład lepiej pominąć jedną dawkę, to tak robicie, jak macie to zalecone zawsze. Dopytujcie lekarza, który wykonuje Wam kolonoskopię, co było wykonane i że macie jakiś lek, na przykład Pradaxę, na przykład Areplex, na przykład kwas salicylowy, czyli jakieś Akardy, tak? Ekfilis, czy jeszcze któryś z innych leków, że go przyjmujecie, on rozrzedza krew i kiedy macie przyjąć pierwszą dawkę leku po kolonoskopii czy możecie ją przyjąć bezpiecznie, tak? Więc taką informację po kolonoskopii powinniście otrzymać. No i dieta po kolonoskopii o alkoholu już mówiłam. Papierosy to tak naprawdę jak nie paliliście jeden dzień, to możecie rzucić i będzie najlepsze wyjście. Generalnie tu nie ma, nie ma jakichś ograniczeń. Natomiast jeżeli chodzi o palenie dużej ilości papierosów zaraz po kolonoskopii, to pamiętamy o tym, że one wpływają niekorzystnie na formowanie się mikrobioty jelitowej, no i to właśnie postępowanie w zależności od tego, czy to była diagnostyczna kolonoskopia z polipektomią, czy to był zabieg endoskopowy, i to musicie. Wypytać swojego doktora, po, bo wy często robicie tak, że mm, jak już kolonoskopia minęła, ubieracie się papier w rękę i myk, nie? bo jesteśmy tacy głodni, że już polecę szybko na jakieś jedzenie. I ja czasami potem muszę prosić, że tak powiem, osoby, które mi asystują, do tego, żeby wydzwoniły do pacjenta i e, zapytały się, co to się stało i czy pacjent wie, jakie ma być postępowanie po kolonoskopii, tak? No i jeżeli chodzi o zachowania zwiększające ryzyko powikłań po kolonoskopii, szczególnie właśnie zabiegowej, tak? No to alkohol i papierosy, wiemy, intensywny wysiłek fizyczny. No słuchajcie, po kolonoskopii to, żeby pójść biegać, pójść na siłownię, czy przejechać 10 km rowerem, to nie bardzo, to ma być raczej dzień spokojny, dzień czy drugi, jeżeli mieliście duży zabieg, to zazwyczaj ten tydzień czasu, tak samo jak z alkoholem, jest ograniczenie wysiłku fizycznego. I słuchajcie, jeżeli nie dostaniecie, jeżeli dostaniecie zalecenie, że nie możecie wykonywać ciężkiej pracy fizycznej, a pracujecie fizycznie, to pytajcie o zwolnienie lekarskie, bo takie zwolnienie Wam przysługuje. Jeżeli jesteście po dużej polipektomii, tak? I ym, pracujecie jako pracownik fizyczny, tak? To lepiej naprawdę poprosić czy doktora w pracowni, a jeśli on nie ma takiej możliwości, to swojego lekarza rodzinnego o przynajmniej trzy dni zwolnienia lekarskiego albo planujcie sobie taki zabieg na piątek, żebyście sobotę i niedzielę mieli wolną i mogli odpocząć i na ten czas również żadnych natężonych wysiłków fizycznych sobie nie planujcie, tak? remontu, malowania, mycia okien, tak, sprzątania w szafkach, intensywnego odkurzania, mycia podłóg, wyprasowania, sterty prania. Słuchajcie, to ma być czas odpoczynku. Tak samo jak nie chodzimy do sauny po zabiegu endoskopowym, nie rozgrzewamy ciała, nie bierzemy gorącej kąpieli, bardzo gorącego prysznica, nie pijemy alkoholu, czyli wszystko, co rozgrzewa, może nasilić krwawienie, lepiej dmuchać na zimne. Ekspozycja na ciepło, no to tak samo, czyli morsowanie przez ten tydzień można sobie i zimny prysznic darować, ale chodzić, bo po potrafię spoko, można, nie ma problemu. Tak, jeżeli chodzi o fizjoterapię, no to jakieś intensywne zabiegi również nie są wskazane, więc nie planujcie sobie na ten czas masaże w obrębie jamy brzusznej i w ogóle tutaj między mostkiem a a miednicą, tak, czyli żeby tutaj lepiej unikać zabiegi takie różnego rodzaju upiększające i wyszczuplające na brzuch pod tytułem jakieś tam wstrząsy i, i, i pasy wyszczuplające, tak? I takie są pod podczerwienią, tak? To wszystko, te maszyny możecie sobie na ten tydzień czasu po zabiegu endoskopowym, po polipektomii naprawdę odłożyć. Zabiegi i procedury medyczne. O co chodzi, na przykład nie planujcie sobie wizyty u dentysty na ten czas, czy jakiegoś zabiegu laryngologicznego, okulistycznego, bo jeżeli na przykład dostaniecie gorączki, to nie będzie do końca wiadomo, czy to po zabiegu endoskopowym, czy to po zabiegu na przykład laryngologicznym, bo się wy, wybierzecie w podobnym czasie na usunięcie polipów w nosie, tak? Więc rozłóżcie sobie te zabiegi w czasie. Ja wiem, że czasami jest taka pokusa, żeby wziąć sobie tydzień wolnego i pozałatwiać problemy zdrowotne tak od A do Z. No, ale jeżeli jest duża polipektomia, to wtedy naprawdę trzeba zwolnić. I tak, czego nie robić również po kolonoskopii. Jeżeli jesteście po znieczuleniu albo czujecie się słabo, to nie jeździcie samochodem do domu. Ja zawsze proszę, abyście przychodzili z osobą towarzyszącą, która będzie kierowcą, tak? Żebyście nie wracali do pracy, gdzie macie Jesteście operatorami jakichś dużych maszyn, nie wiem, jakiś koparek, dźwigów, tak, jakichś samochodów dostawczych i tak dalej, bo może wam się zrobić słabo, jakaś chwila nieuwagi, chwila osłabienia, mniejszej koncentracji i może stać się nieszczęście albo wam, albo ludziom, którzy znajdują się w waszym otoczeniu. Tak samo praca na wysokości, słuchajcie, no jak pracujecie jako dekarz albo coś tam robicie innego, nie właśnie na miejsca na jakieś rusztowania bo naprawdę może Wam się stać krzywda, lepiej ten dzień czy dwa posiedzieć w domu, tak? Także nie, nie podejmujcie jakichś ważnych decyzji życiowych, czyli po kolonoskopii, szczególnie ze znieczuleniem, słuchajcie, nie umawiajcie się na to, żeby sprzedać mieszkanie, wziąć kredyt w banku, podpisać jakieś papiery ubezpieczeniowe i tak dalej. Takich rzeczy naprawdę nie powinniście robić, ani wpłacać dużej ilości gotówki, ani wypłacać, tak? a powierzać nikomu jakichś ważnych rzeczy, bo wtedy Wasza świadomość może być ograniczona, tak? Więc naprawdę ten dzień dajcie sobie luzu, dajcie sobie spokoju. Tak samo, żebyście nie wyjeżdżali gdzieś bezpośrednio do, po kolonoskopii daleko, tak? Ja pamiętam przypadek pacjenta, który po dużym zabiegu, po dużej polipektomii ja panu powiedziałam, że ma iść do domu teraz i odpoczywać, co on skrupulatnie zrobił, gdyż wyjechał w odległe miejsce na ryby, gdzie nie miał zasięgu. Słuchajcie, jego żona po powrocie z nocnej zmiany no, poszła spać, bo myślała, że mąż również śpi, więc my próbowaliśmy się na drugi dzień do niego dzwonić, zapytać, jak się czuje. Pan telefonu nie odbierał, tak, bo był poza zasięgiem. Małżonka, jak się obudziła, e, to zobaczyła, że my również do niej dzwoniliśmy. No i ja się pytam, gdzie jest szanowny małżonek. No nas sprawdziła, małżonka nie ma, więc po dłuższych poszukiwaniach namierzyła go gdzieś tam na rybach sobie siedział. Później pan do mnie oddzwonił, bardzo przepraszał. No a w tle leciały, że tak powiem, epitety dotyczące przeżuwaczy, rogaczy i parzystokopytnych, tak. Gdzie pani była pielęgniarką, więc miała świadomość tego, co się może stać po dużej polipektomii. A pan wziął dosłownie moje słowa, że ma odpocząć i tłumaczył się, że najlepiej odpoczywa na rybach. Więc słuchajcie, takich numerów też nie róbcie. Powinniście pozostać pod opieką czy w zasięgu innych osób, i żeby również telefon mieć pod ręką i być w zasięgu. <grym> tak. I objawy alarmowe, czyli co po kolonoskopii powinno Was zaniepokoić. Krwawienie, silne krwawienie z odbytu. Jeżeli mieliście y, usunięte polipy, czy pobierane wycinki, niewielkie krwawienie pod tytułem y, jak kończąca się miesiączka albo krew z nosa, to y, może być. tak, Bo to miejsce się oczyszcza, ono jeszcze przez jakiś czas może pokrwawiać, pojawią się masy kałowe tego stróbka z zerwą i znowu tam może niewielkie krwawienie się pojawić. Maksymalnie dobę, góra półtorej. Po y, zabiegu, jeżeli wystąpi później, jest bardzo obfite, to należy się zebrać i pójść do najbliższego y, m, ośrodka, gdzie będzie lekarz, albo najlepiej w SOR, w izbę przyjęć, albo tam, gdzie mieliście robioną endoskopię. Jeżeli pojawi się bardzo silny ból brzucha, niezależnie od czasu tak, bo to nawet do 10 dni od, mm, od zabiegu może być. Jeżeli się coś takiego dzieje, to nie czekacie aż przejdzie i nie łykacie nospy z peralginą, tylko udajecie się do doktora. Tak? tak samo jeżeli pojawi się stan podgorączkowy gorączka, zatrzymanie gazów, napięty, twardy brzuch, osłabienie bladość, czy zemdlejecie, bo to mogą być oznaki perforacji albo krwawienia do światła, przewodu pokarmowego, więc. Te na szczęście powikłania zdarzają się bardzo rzadko, ale każdy pacjent powinien wiedzieć, jak się zachować i jakie objawy powinny go zaniepokoić i e, jakby skłonić do, e, szybkiego, e, do szybkiego zgłoszenia się e, na SOR czy na izbę przyjąć. Pamiętajcie, że wszystkie materiały są na playlistach i please nie piszcie w komentarzach, że jak jest... Jakiś odcinek o objawach, to gdzie jest o przyczynach, a gdzie o leczeniu i tak dalej. Zaglądajcie na playlisty. Ja nawet szorcy, które nagrywam z odpowiedziami na Wasze pytania, staram się u, y, sklasyfikować do odpowiedniej playlisty, tak? Więc tam również tego szukajcie. No i tak jak mówiłam, y, odpowiedzi na pytania, na które mogę odpowiedzieć, staram się zamieszczać w szorcach żebyście mogli je sobie później obejrzeć i myślę, że będę na te najciekawsze i na te pytania, na które mogę odpowiedzieć, nagrywać shortsy, więc przeglądajcie kartę shorts. Pamiętajcie, że jest albo, jeżeli ktoś nie wie, to, to chciałabym was poinformować. Że jest Fundacja Zdrowego Brzucha, której jestem współzałożycielem, współdziałaczem, która ma kanał Akademia Zdrowego Brzucha na YouTube. Prowadziliśmy wiele różnych ciekawych akcji, i mamy również na Zrzutce.pl naszą tutaj zrzutkę do edukacji o profilaktyce raka jelita grubego. Więc zachęcam, zajrzyjcie. Dzięki wielkie za wszystkie komentarze, słuchajcie, za wszystkie lajki, za wszystkie postawione kawy, za to, że subskrybujecie kanał. A jak ktoś nie subskrybuje, to zachęcam. Podobno za wiele z tego nie ma oprócz prestiżu, więc dzięki wielkie. Natomiast na sam koniec przypominam, że nie mam wpływu na to, co YouTube emituje w reklamach przed, w trakcie i po filmie. I na ten moment Wam dziękuję. Życzę Wam zdrowia i życzę Wam, żebyście Wasze profilaktyczne kolonoskopie przechodzili bez żadnych powikłań sprawnie i żebyście mieli wszystkie polipy jak najsprawniej usuwane, a tak najlepiej, żebyście w ogóle nie mieli ich wcale i żeby ta kolonoskopia pozostała profilaktyczną raz na te 5 czy 10 lat. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć, papa! Pa.